To nie była przyjaźń od pierwszego wejrzenia. Kiedy poznały się w szkole, nikt nie przypuszczał, że 10 lat później będą wspólnie wybierać kreację na ślub. Dziś w odcinku Panna Młoda i jej świadkowa. Mam na imię Gosia, mam 28 lat i za rok wychodzę za mąż. Chciałabym wybrać moją suknię ślubną z moją przyjaciółką Olą, z którą przyjaźnię się już 10 lat. Na początku no niekoniecznie się polubiłeś, bo nie ma co koloryzować. Natomiast po czasie na pewno ta znajomość, no co, chyba zyskała. Dojrzała. Czy już 10 lat się męczymy. Jakbyśmy chciały wyglądać podczas ślubu? No petarda! Tylko Iza, może, tak! Jeśli ktoś może z nas zrobić petardę, to tylko Iza. Cześć dziewczyny! Cześć. Cześć! Izabela? Gosia, bardzo mi miło. Olga? Hej, która jest panną młodą? Małgorzata. Gratuluję. Tak, to ja, dziękuję bardzo. Gosiu, ile czasu mamy do ślubu? Rok. Malutko. No nie tak mało. Z tobą żyjemy ze wszystkim. Z suknią ślubną na pewno. Z tobą. I z tobą. Dla mnie jesteś taką ciepłą osobą, taką zawsze pomocną. Ja po prostu jestem tak szczęśliwa, że mogłam do ciebie trafić. Wiem, że z tobą na pewno wszystko się uda. Jezu, a dzisiaj mnie poznasz. Cieszę się bardzo. Słuchaj, oby czar nie prysł. Nie, no myślę, że na bliskim Poznaniu jeszcze bardziej zyskasz, spokojnie. Słuchajcie dziewczyny, jest pięknie, słonecznie, uwielbiam taką pogodę, więc zapraszam was teraz do siebie na taras, gdzie sobie o wszystkim porozmawiamy, dobra? Super, dziękuję. Chodźcie. Dziewczyny, to powiedzcie mi, jaki jest pomysł na ten ślub? Jaki ma być styl tego wydarzenia? No bo to też bardzo mocno definiuje to, jaka ma być suknia. No więc chcę wiedzieć wszystko od początku. Styl wesela, pomysł na suknię. Bardzo zależałoby mi na tym, żeby to był taki luźny styl, taki boho, wiesz. Żeby suknia była wygodna, żebym mogła też wskoczyć w trampki. Czyli jest pomysł, żebyś przebrała w ogóle takie buty eleganckie na trampy. Tak. To wiąże się z tym, że mam rocznego synka, więc no ciężko byłoby mi usiedzieć i czy tylko się prezentować. Będę musiała po prostu no dogonić go. Słuchaj, za rok on będzie miał 2 lata, on będzie biegał dużo szybciej niż teraz. Dlatego tym bardziej mówię o trampkach, bo teraz jeszcze może byłabym w stanie, wiesz, bo on mnie jeszcze tak nie potrzebuje i tak szybko nie ucieka. Czyli tak, suknia musi być wygodna, to jest ważny dla ciebie element. Interesuje mnie trochę, co chciałabyś pokazać, na co chcesz sobie pozwolić, a co musi być na pewno zakryte. Wiesz, bardzo podobają mi się suknie, które mają odkryte ramiona. Ale takie suknie na przykład gorsetowe, gdzie w ogóle ten dekolt jest odkryty, nie. W grę? Mówię o takich, gdzie, wiesz, niekoniecznie lubię swoje ramiona, dlatego fajnie by było, gdyby coś było na zasadzie takiego opadającego, wiesz, na ramiona, żeby tutaj na przykład barki były odsłonięte, ale tutaj ręka troszkę zakryta. Coś na tej zasadzie. Dobrze, a czy jak mówisz o sukni boho, to po prostu masz w głowie to, że ona nie jest wielką księżniczką, tylko ma taki dosyć smukły charakter, czy myślisz sobie zero ozdób? Koronki, frędzle jak najbardziej. Zdobienia też mogą być, jasne, bo ale to się wpisuje. Ale może być jakiś kryształek, korali? Tak, oczywiście. Okay. Najważniejsze też, żeby nie było jakoś mega dużo warstw, bo niekoniecznie lubię swoje biodra i wiesz, nie chciałabym ich jeszcze bardziej uwydatnić. Czyli tak, my tobie doradzamy, natomiast jeżeli chodzi o stylizację Oli, tak, bo na tym też musimy się skoncentrować, to ja to zrobię z Olą sam na sam i ostatecznie nasza decyzja będzie dla ciebie niespodzianką. Możemy się tak mówić? Pewnie. Ufam ci w 100%, pewnie. No dobra, to co, jesteście gotowe, żeby zaczynać? Jesteśmy gotowe. Działamy do dzieła, przed nami kupa pracy, dużo czasu, ale same sukcesy. No, rewelacja. No dobrze, to zapraszam. Brzmi bardzo dobrze. Chodźcie ze mną. Ciach, ciach. Pierwsza suknia, którą przygotowałam dla Gosi, to delikatna suknia o kroju literki A z opadającymi rękawkami. Nie, po prostu przepiękna naprawdę. Petarda. To jest ta petarda, o której rozmawiałyśmy. Nie spodziewałam się aż takiego efektu wow i powiem szczerze, że zabrakło mi słów. A rzadko się to zdarza. Jeju, no cudno.
I te rękawki, co no nie? Właśnie, takie delikatne. Boże, ja dobrze wyglądam, naprawdę. A to wiesz, jest, no po pierwsze początek, a po drugie to też jest taka nasza suknia salonowa, więc ona jeszcze nie jest idealnie dopasowana. Nie, no jest przepiękna. Naprawdę. I ten dół tak super leci. Nie, wiecie, nie ma tego efektu, którego się bałam, tylko jest... Tak. Ja w ogóle zamiast, wiecie, tak, zamiast patrzeć na siebie, patrzę ciągle tu. Naprawdę. Bo to jest genialne po prostu, to wykończenie. No delicious! Piękna ta suknia, bardzo, bardzo do niej pasuje. Podkreśla jej urodę, podkreśla jej kształty. Spełnia marzenia dotyczące takiego delikatnego okrycia ramion. I mam wrażenie, że świetnie wygląda w tym odcieniu takiej delikatnej, złamanej bieli. Ta kość słoniowa zrobiła robotę. Do Gosi urody też taka suknia, która jest dosyć stonowana, pasuje, prawda? Bo też jej po prostu nam nie przyćmiła. Tylko widzimy ciebie, twoją urodę, twoje piękne oczy. Tak, na to wszystko jest przestrzeń. Jest taka, ale powiem wam, że ja się właśnie też genialnie czuję, naprawdę. Ja czuję się, jakbym tak po prostu przyszła, wiecie? Naprawdę tak. Znaczy ogólnie tak na zakupy może. Tak, tak, słuchaj, tak. Znaczy ja podobnie chodzę po rurki, tylko mam więcej fiulów wtedy. Jakbyś to zależy do której cukierni. Oj. No jest pięknie. Faktycznie, to jest taki rodzaj urody, która bardzo świetnie wygląda w takich prostych, stonowanych kreacjach. No i też jestem zachwycona, powiem wam. Ja to zostałam gęsiej skórki. Tak, ale nie ja, ten moment oczekiwania, aż się zobaczę, aż się zobaczę. No i się zobaczyłam i po prostu zabrakło mi słów, a wiesz, że rzadko się to zdarza, naprawdę. Ja zawsze mam dużo do powiedzenia, a tutaj, nie no, jest przepiękna, naprawdę to jest piękna suknia. I ona super leży, tak jak naprawdę mega mi się podoba i jest taka, o jakiej mówiłam. No i Gośka, wyglądasz super! Nie, no naprawdę jest piękna, dziękuję, piękna. Wiemy już, że jest coś, co ci się bardzo podoba, tak. Co chwyciło cię za serce i za gardło. Zawiązało nawet, to bym powiedziała, tak. Więc typ już mamy, więc możemy teraz sobie szaleć z czymś zupełnie innym, prawda? Oczywiście, tak jak mówiłam, jestem odważna, chcę próbować. Tak. Ja bym chciała spróbować może z jakimś trochę bardziej fantazyjnym rękawkiem, ale którego by było więcej niż tu. Jesteś na to gotowa? Oczywiście. O, bardzo proszę. Pewnie. Druga suknia, którą przygotowałam dla Gosi, jest zdecydowanie inna od pierwszej. To suknia o kroju księżniczki z gorsetową górą, bogato zdobioną i pięknymi, doczepianymi rękawkami. Jej. Te rękawy. Piękna jest. Jest piękna. Ale chyba nie moja. Tutaj tak. Gorset pięknie leży. Rękawki są piękne. Natomiast tu. Zdecydowanie w tej pierwszej sukni był taki efekt, wiecie, tak pięknie opływała, a tutaj już jest odcięcie i się właśnie tak, ale suknia jest przepiękna. Olga, jak ty widzisz Gosię w takim wydaniu, to co sobie myślisz? Znaczy, jakoś tutaj tak, jak mi się wydaje, za dużo odsłonięte. Tak tu? No nie wiem, tam mnie tutaj mi się nie podoba ta. To odcięcie tu. Tutaj szczerze coś powiedziawszy wiecie. I coś jakoś też wolałam tak. Tamte rękawki, mi się wydawało, że były takie bardziej zwierzne, to też są delikatne. Piękne, tak, ale tutaj, tak jak mówię, tutaj myślę, że to odcięcie, nie? Nie, nie. Jakoś do mnie w ogóle nie przemówiła. Widziałam, że Gosi się podobała, Izie też. I w sumie trochę nie wiedziałam, jak się zachować, bo jednak dla mnie to nie było to. Czyli zdecydowanie, tak, za dużo się tutaj dzieje, zdecydowanie na tym gorsecie. Sam błysk na sukni, na rękawkach, genialny. Natomiast tutaj już troszkę się dzieje za dużo. Tak myślę. Nie czujesz tego? Nie, nie. Olga potwierdza, że też Nie, ja też nie czuję Gosi w tym.
Dziewczyny są bardzo zgodne w swoich opiniach, bo z jednej strony mamy Gosię, która po prostu stoi w sukni, której nie czuje, a z drugiej strony mamy Olgę, która mówi, to nie jest moja przyjaciółka w tej kreacji, ona po prostu do niej nie pasuje. No nie, tutaj już tak to, co powiedziałaś wcześniej, ale teraz się troszkę czuję przebrana właśnie. Dobra. Tak Cię podpytuję, bo wiesz, myślę już o kolejnej propozycji. Tak. I tak właśnie przełamując trochę to, co masz teraz na sobie, chciałabym Cię ubrać coś, co w ogóle nie jest zdobione. Spróbujemy? Jestem za. Pewnie. Pewnie. Oczywiście. No to zobaczmy, jak będziesz wyglądała w kolejnej sukni. No tutaj będziemy mieli cały czas różne emocje dzisiaj. Szalejemy. Jeśli szukasz sukni ślubnej, sukni wieczorowej albo garniturów dla panów, koniecznie odwiedź mój ślubny Concept Store. Znajdziesz tam dosłownie wszystko, czego będziesz potrzebować w dniu ślubu. Zadzwoń i umów się na wizytę jeszcze dziś. Moja ostatnia propozycja dla Gosi to suknia wykonana z delikatnego, gładkiego muślinu o kroju literki A z ładnymi koronkowymi aplikacjami na ramionach. Jak ją czujesz? Nie czuję. W sensie jest bardzo lekka, jest bardzo wygodna. To jest na pewno konkurentka dla sukni numer jeden. Pojawił się ogromny dylemat i wybór na pewno będzie mega ciężki. Bardzo mi się podoba, jak ona leży. Ona jest leciutka, tak fajnie opływa. Też jest ten efekt, wiecie, nie ma tam jak tutaj, tam było odcięcie, jest pięknie tak. Nie wiem, super talia jest podkreślona. No i tak jak mówiłyśmy, ten rękawek tutaj, siateczka, której nie widać. Piękna, dekolt jest pięknie podkreślony moim zdaniem też. No super leży. Ona ma też właśnie dzięki tej siateczce ten atut, że nie musisz się martwić, że cokolwiek się przesunie, zsunie, opadnie. Czuję tu stabilnie, tak. Tak, jest po prostu bardzo wygodny, więc pod kątem biegania za dzieckiem, schylania się, podnoszenia. Nic się nie muszę martwić. Tak. Że coś to, gdzieś... To jest zabezpieczona sytuacja. Tak. Suknia jest piękna, leży super. Rękawki są, dekolt pięknie podkreślony, jest leciutka. To jest w ogóle, naprawdę jest mega lekka. Piękna jest. Naprawdę. Czuję się super w niej. No myślę, że to widać też, wiecie, że ja nie jestem tak... Oko się błyszczy. Tak. Jak przy pierwszej. Tak. Zdecydowanie. Ale ta też pięknie leży. Na czym my w ogóle temu nie zaprzeczamy? Piękna jest. Ja byłam za pierwszą i myślałam, że już mnie po prostu nic nie będzie lepiej pasować. Jak zobaczyłam tym bardziej drugą, to druga mówię, nie te klimaty, tak? A tutaj, no... Co, petarda znowu, nie? No właśnie. I co teraz? Dwie petardy to już tłok. Tak. To już za dużo, nie. Mnie się tutaj podoba bardzo ta talia podkreślona i to odcięcie, ono jest takie... Właśnie te rękawki były trochę tak... Ciekawsze? Dziewczęce jakoś tak, taki świeży look. Wiecie, jak ja bym sobie na przykład, o. Ale ten też jest właśnie ładny. Tak, też jest, zobaczcie, tak. Tak, pięknie, tak, nie? Tak, wiecie, ma macie wrażenie, że ona bardzo wysmukła sylwetkę, bo tutaj troszkę podniesiona jest talia. Dokładnie. Zobaczcie, ona jest nieco wyżej zaznaczona i przez to ta linia tutaj od talii w dół wydaje się taka długa. Tak. A dodatkowo ta suknia się pięknie układa właśnie w takie pionowe pasy, które też optycznie wysmukają, wyciągają, tak. Więc wygląda to naprawdę pięknie. Ona już jest matką, nie chce jakiejś wielkiej, szalonej, falbaniastej, czy też gładkiej, ale obszernej księżniczki, nie chce wielu warstw. Chce coś, co będzie subtelne, kobiece, zwiewne, delikatne i to jest suknia właśnie w takim stylu. No pięknie. Co to będzie? Nie mam pojęcia. Gosia, co to będzie? Nie wiem. Po pierwszej sukni była spokojna, że coś wybierze. Po trzeciej nie wie, co ma wybrać. Nie no. No to która, Ula? No właśnie nie, ja wiem, nie bo wiem. Dla mnie tu jest konflikt. Ja byłam za tamtą, a teraz mi się ta podoba. Ale no to się zdecyduj. A jakbyś ty musiała wybrać, to którą byś wybrała? Jakieś rzucanie monetą, czy... Świetnego doradcę wzięła, będziesz rzucać monetą. No i jest wow. I to już jest drugie wow, a dwa wow na trzy propozycje, to jest moja wygrana. Dziękuję. Pozdrawiam.
Słuchajcie, no jakby w jednej i drugiej masz tutaj ten swój komfort dotyczący tych ramion. Tak, tak. Tam masz takie hiszpańskie ramiona, może faktycznie trochę bardziej frywolne, takie, tak, zalotne. Takie lżejsze może. Ale tak. Wiecie, ale to... Mocniej zdobioną masz tam górę. Tutaj masz bardziej prostą, elegancką, klasyczną wersję, która na pewno da Ci jeszcze większy komfort, jeżeli chodzi o to noszenie, schylanie się i poruszanie. Tak, jak mówisz, ta siateczka tutaj. Bo po prostu ona będzie idealnie dopasowana do Twojego ciała. I jakkolwiek się poruszysz, to nic Ci tam ramionczko nie spadnie, dekolt się nie odchyli. Więc tutaj jest taka pełna, pełna swoboda w ruchu. A wiem, że dla Ciebie to jest ważne. Tak, bardzo ważne. Bardzo ważne, żeby była ta wygoda. Ale powiem Wam, że ciężko jest mi w ogóle porównywać te sukienki, naprawdę. Gosia. Przymierzyłaś 3 suknie i w tym mamy 2 petardy. I o jedną za dużo. No właśnie. Bardzo słusznie Olga zauważyła, że z tych 2 będziesz musiała wybrać jedną. Ciekawa jestem, czym będziesz się kierowała i na którą postawisz. No nie chcę, żebyś mi już teraz to zdradziła. Dla mnie to też jest na tą chwilę wielka niewiadoma, uwierz mi, Iza. Co może myślicie? Poczekaj, może Olga ci pomoże, no? Ja chyba za tą. Za tą? Chyba tak. Okej. Okay. Tak? A nie za tą? A ty nie za tą? No to jak ty jesteś za tą, to ja będę za tamtą pierwszą. Dobra. Nie, po prostu, tak. Wiesz, taka jest prawda, tak jak trochę powiedziałaś, 10 na 10. Obie są godnymi rywalkami. Tak. I to jest po prostu już tylko kwestia tego, w której czujesz się bardziej panną młodą, bardziej wyjątkowo, jednocześnie bardziej sobą. Ale to już tylko ty możesz poczuć. Tylko twoje serce ci może podpowiedzieć, która to jest właśnie ta odpowiednia. Gosiu, więc to jest twój czas, wybierz tę swoją jedną, jedyną suknię. Tak naprawdę obojętnie, na którą postawisz, będzie pięknie, my to już wiemy. Ale żeby był top of the top, no to jeszcze teraz wpadnijcie, moje drogie, w ręce moich stylistów, którzy zadbają o wasz całościowy wizerunek. Tym razem zaczniemy od dłoni, bo to jest bardzo ważny element, przede wszystkim u panny młodej, ale też u świadkowej. Zapraszam was na metamorfozę. Super, dziękuję. Moje drogie, więc dzisiaj metamorfozę zupełnie wyjątkowo. Zaczniemy od zrobienia manikiuru, za co odpowiedzialna jest pani Ola, która jest ekspertką marki Semilac i właśnie o to opowie nam, dlaczego tak ważny jest manikiur dla panny młodej. No przede wszystkim, żeby panna młoda czuła się pięknie, no i manikiur dopełnia całą stylizację, wygląda po prostu wszystko dużo, dużo lepiej. Plus tak naprawdę jest ogromny fokus na te dłonie, bo jednak wymiana obrączek to są zdjęcia od razu łapek. Często jest takie ujęcie, jak panna młoda trzyma sobie bukiecik i też od razu jest zdjęcie łapek, więc o te łapki trzeba wyjątkowo zadbać. Czy wcześniej należy je jakoś specjalnie pielęgnować, czy po prostu przychodzę na manikiur 3 dni przed weselem i jest bomba. Można zadbać wcześniej o skórki na przykład. Można używać też odżywki, żeby je wzmocnić, bo wtedy też dużo lepiej ten manikier będzie się trzymać, ale tak naprawdę do dobrego specjalisty można przyjść 3 dni wcześniej i zrobić piękny manikier. Chciałabym porozmawiać o trendach, o kolorystyce, o tym, co jest teraz super modne, bo widzę, że u was nowości, 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 ale one wszystkie są takie bardzo delikatne, neutralne. To jest trend na najbliższy sezon? Myślę, że tak, bo takie sprawdzają się po prostu zawsze i wszędzie. Tak naprawdę dla każdej kobiety i nie tylko dla panny młodej, bo również świadkowa może przebierać w takich przepięknych odcieniach. I ja też chcę, mimo że nie jestem panną młodą ani świadkową, bo te tutaj brokaciki, to już jest mój klimat, kocham. Znaczy ja zazwyczaj mam takie właśnie bardzo delikatne kolory, więc to jest dla mnie taki wybór totalnie na każdy dzień, na cały rok. Ale tak, to są piękne, piękne są bo one się sprawdzą i na wyjątkową okazję. Oko przyciąga. I też na co dzień nie są takie bezpieczne. Bezpieczne. I nie widać odrostu. No, to mamy kolejny plus. No dobrze, taki manikur oczywiście idealnie można wykonać u eksperta, ale też można samodzielnie go wykonać w domu. Czy to jest trudne? Można sobie dać radę. Zazwyczaj oddaję swoje paznokcie w ręce ekspertów, ale to nie jest tak, że nie potrafię ich zrobić sama. Ola wymownie spojrzała na Olę, bo taki jest tutaj plan, żebyś ty, Olu, spróbowała sama wykonać sobie ten manikur. Oczywiście Ola będzie tobie podpowiadać, natomiast ty, Gosiu, będziesz miała no przepięknie zrobione paznokcie tutaj przez naszą Olę. Więc co, no zostawiam was. Bawcie się dobrze. Dzięki. Aby wykonać sobie samodzielnie manikier hybrydowy, warto sięgnąć po zestaw startowy, w którym znajdziemy wszystkie niezbędne produkty oraz urządzenia do jego wykonania. No to co, Olu? Który Ci się najbardziej podoba? Bardzo fajny jest ten 575. Mhm. On jest fajny, ma taki cieplejszy odcień, więc myślę, że też właśnie do Twojej karnacji będzie fajnie wyglądać. Ale nie chciałabym samego, ponieważ byłoby trochę nudno chyba, prawda? Może jakiś brokacik, są tutaj takie ładne, błyszczące. Myślę, że to by było fajne połączenie. Na jednym? Na dwóch? Może na jednym. Na jednym? Dobra, to co? Myślę, że możemy zaczynać. Mhm.
Rozpoczniemy malowanie i w ogóle przygotowanie paznokci od opiłowania. Zanim zaczniemy piłować, stępić brzegi, bo one są dosyć ostre i można się pokaleczyć, więc po prostu blokiem możesz... No. Tak. Dokładnie, bez różnicy. I zawsze jak piłujemy, to takie dłuższe ruchy, bo wtedy też kształt jest taki gładki, nie ma kantów, nie ma zaciorków. Okej, ja tutaj widzę, że twoje skórki są całkiem dobrze wyglądają, więc jedyne, co możemy zrobić, to delikatnie je odsunąć, bo będzie nam łatwiej po prostu nakładać kolor i będziemy w stanie też nałożyć ten lakier trochę bliżej skórek, odrost też nie będzie aż tak widoczny, więc po prostu delikatnie, o właśnie, też żeby niezbyt mocno. Więc teraz dokładnie matowimy bloczkiem, od środka w jedną, od środka w drugą stronę. Czyli tak. O tak, tak. Dokładnie przy skórkach, bo bloczek też fajnie te skórki podniesie i też będzie nam łatwiej ten lakier zaaplikować. To teraz jeszcze przed nakładaniem bazy możemy, znaczy powinnyśmy odtłuścić, bo też jak nie odtłuścimy dokładnie, to też lakier się będzie słabiej trzymał, więc tutaj cleanerem i po odtłuszczeniu wszystkich możemy malować. No właśnie, a jak to w ogóle u ciebie, Ola, wygląda? Czy ty sobie robisz manikir, czy raczej chodzisz do salonu? Nie, raczej sama to rzadko. A dlaczego? Dlaczego? Nie jestem tak przekonana, ale myślę, że może teraz się to zmieni, jak spróbuję pod okiem eksperta. Wykonanie manikiuru hybrydowego w domu jest bardzo proste. Nakładamy bazę. Baza jest przeźroczysta, więc łatwo pozalewać skórki. Tego nie chcemy, bo pozalewane skórki zawsze będą wpływać źle na trwałość, będą się szybciej odklejać, więc ważne jest, żeby tutaj cieniutką warstwę. No to wkładamy do lampy, ale jeszcze jedną rzecz możemy zrobić. Jeżeli widzisz na przykład, że powierzchnia jest nierówna, to po prostu przekręć na chwilę dłoń do góry. O właśnie, dosłownie na 5-10 sekund to się wszystko ładnie wyrówna. No i możemy utwardzać. I 30 sekund, on tutaj w zupełności wystarczy. Możemy przejść do koloru. I przy takich kolorach pastelowych staramy się właśnie pracować tak właśnie lekko, bez dociskania. Ale po prostu muszę ci powiedzieć, że malujesz, jakbyś to robiła... Bo próbowałam kilka razy. Nie od dziś. Ale muszę przyznać, że idzie to łatwiej niż myślałam. Dobrze, to może go otwarcę. Możemy. Okej, to co? Ostatni etap, czyli top. Bardzo ważny, żeby nasze paznokcie miały przepiękny połysk. No właśnie, więc troszkę nawet grubszą warstwę śmiało możesz nałożyć. I tak jak pamiętasz przy bazie też, możesz odwrócić przed włożeniem do lampy na chwilę do góry, bo wtedy też ta powierzchnia będzie dużo ładniejsza. Ola, świetnie ci poszło. Ja jestem z ciebie bardzo dumna, bardzo zadowolona. Mam nadzieję, że ty z siebie również. Tak, nie spodziewałam się takiego efektu. Myślałam, że może być trochę ciężej, trudniej, ale jest całkiem przyjemnie. Nasza panna młoda zdecydowała się na manikir w odcieniu brzoskwiniowym. Jeden paznokieć jest wzbogacony o piękne, ornamentowe zdobienie, które możemy bardzo szybko wykonać za pomocą specjalnych folii do zdobień. A teraz czas na mój beauty team. Do akcji wkracza makijaż i fryzura. I know I'm not the only one that you go looking for some fun. And tell me if I'm wrong, I know this ain't the same. But when you're out there on the floor, I see you calling out for more. And there ain't nothing that no one else can give. Hey girl, got me running around all over town for you. Hey girl,
na wielki finał. Gosiu, zapraszam. Czujesz? Sama jest petarda. Trzęsiesz się, ręce ci się trzęsą, widzę to po prostu z daleka. Nie mogę słowa wydusić, wiesz? To są duże emocje. Ogromne. Czy ty umiesz sobie wyobrazić reakcję Kamila, jak się zobaczy? Biorę ślub z miłości, jest najwspanialszym mężczyzną, jakiego znam. Przepraszam. To niewiarygodne szczęście, że spotkałam go w swoim życiu. Ci płakaj bardziej niż ja. Nie wiesz. Po to do mnie przyszłaś. Pięknie jest. Najpiękniej. Gosiu, czy ty jesteś ciekawa, jak wygląda twoja świadkowa? Bardzo. Bardzo? I Sonia, dawaj Olę. Daję Olę, bardzo proszę. Olgo, zapraszam. Twoja Ola, koleżanka z klasy, przyjaciółka świadkowa, najważniejsza zaraz po tobie na ślubie. Witam, zapraszam. Boże, Ola! Pięknie. Ta sukienka, proszę, pięknie. Odwróć się. Ty nie wiedziałaś, czy chcesz maxi. Ja też się odwróć. Ty nie wiedziałaś, czy chcesz maxi. Pięknie. No, dziewczyny, wyglądacie cudnie. Mam wrażenie, że też wasze stylizacje bardzo do siebie pasują. To wszystko ze sobą gra. I też wasze piękne uśmiechy są najlepszym dopełnieniem tych stylizacji. Kiedy ten ślub? Na szczęście nie trzeba ci czarów, żeby mieć ślub jak ze snu. Wszystko, czego potrzebujesz, znajdziesz i kupisz na www.weddingdream.shop. Tu zrealizujesz każde ślubne marzenie. Nie możemy zagwarantować ci szczęścia w małżeństwie, ale gwarantujemy, że na Wedding Dream Shop znajdziesz wszystko, żeby stylowo wkroczyć w nowy etap życia. Już teraz możesz pobrać moją autorską aplikację Wedding Dream App. Znajdziesz w niej masę informacji oraz narzędzi, które pomogą ci krok po kroku zorganizować twój najważniejszy dzień w życiu. W apce jest harmonogram działań, planer stołów, kontakty do podwykonawców i wiele, wiele więcej. Wszystko, czego potrzebujesz. Jeśli spodobał ci się ten odcinek i masz ochotę na więcej, sprawdź moje wcześniejsze materiały i koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Wtedy nie ominą cię żadne nowości. Do zobaczenia za tydzień!